też otwiera nowy minecraftowy serwer, Igor X Live wydaje się w sprzeczkę z Torim i dalej popełnia te same błędy. Korona anarchii przestała istnieć podczas live'a u trąby powietrznego, a Czajnik wysadził giga wielkie TNT. Siemano, witajcie, ja jestem Cepotwór, a to jest kolejny materiał z najciekawszych informacji, które miały miejsce w ostatnich dniach. Ja nie wiem, chyba nie chcecie, żebym grał dalej w Poppy Playtime, szczerze, trochę wam się nie dziwię. Natomiast, jako że bardzo lubiliście, jak wypisywałem wasze niki na końcu filmu, to słuchajcie, umówmy się tak, jeżeli dobijemy magiczną liczbę 4444 lajków, to wypiszę na koniec filmu niki wszystkich osób, które napiszą komentarz hashtag newsy. Możemy przejść teraz do aktualizacji tematów z ostatniego filmu, ponieważ mówiłem wam tam o tym, że kanał Koriego został zhakowany, natomiast w tym momencie twórca odzyskał już do niego dostęp i dodał wcześniej zapowiadany odcinek, którym wyjaśnia pokrótce całą sytuację. Mam nadzieję, że w końcu to przejmowanie tych kanałów się skończy. Serio. Tylko niepotrzebny stres. A teraz chyba jeszcze ważniejsza informacja niż ta, że Kori odzyskał kanał, czyli odpowiedź TikTokera, który nagrał ten film ze swoim psem, o którym mówiłem w ostatnim filmie. I powiem wam szczerze, że dawno nie spotkałem się, by ktoś tak do tego podszedł. Jak wiecie, często wytykam, tudzież relacjonuję wiele krzywych akcji różnych YouTuberów. I muszę wam szczerze powiedzieć, że nie spodziewałem się takiej reakcji ze strony tego TikTokera. I teraz przeczytam wam jego odpowiedź. Siemka, widziałem film, co do filmu masz 100% rację. Było to dobrze, że nagłośniłeś temat, bo teraz z perspektywy widzasz, głupio mi się to oglądało. Celem było faktycznie większe rozbudowanie tematu na IG. Bo gdybym siadł i zaczął opowiadać na kanapie film, zobaczyłoby max 20-30 osób. W tym wypadku poszło to na większą skalę. Największym błędem jest tutaj prywatny Instagram. Dokładnie. Który jak najbardziej powinien być publiczny, by każdy mógł tylko wejść i zerknąć. Przepraszam i dzięki za wytłumaczenie tematu. Dobra lekcja na przyszłość. Brawo! Czy każdy nie może tak do tego podejść? Kiedy mówię o jakichś dziwnych odklejkach, tudzież różnych dziwnych przypadkach, naprawdę takiej postawy bardzo często brakuje. Nie ukrywam, że Mopsu pomimo tego, że odwalił, w moich oczach się wybronił, przyznał się do błędu, przeprosił i teraz mam tylko nadzieję, że jego następne treści będą w porządku. Czas pokaże, ale jestem dobrej myśli. Dobra, jako że zaktualizowaliśmy już tematy z ostatniego filmu, możemy przejść do nowych. Zaczniemy sobie od bardzo ciekawego materiału, który dodał mniejszy youtuber Xmoon. Większość z was może na przykład nie wiedzieć, kim jest Moonwalker, ponieważ pod takim pseudonimem gra w Minecrafcie. Jednakże prosiliście mnie, bym od czasu do czasu w filmach mówił również o mniejszych minecraftowych twórcach, którzy mają potencjał, starają się, więc tak właśnie robię. Xmoon przeszedł naprawdę ciekawą metamorfozę, z odcinka na odcinek jego montaż, jaki styl prowadzenia materiałów jest coraz lepszy. Film, o którym teraz mówię, był filmem w pełni sfabularyzowanym. Te sytuacje oczywiście, że były ustawione, natomiast bardzo się cieszę, że podjął się takiego wyzwania, by zrobić taki odcinek, ponieważ jest on o wiele trudniejszy niż taki zwykły odcinek, w którym ktoś sobie luźno gra, gdzieś na przykład po prostu trapuje ludzi. Gdy zamierzałem wyjść z serwer pod pretekstem ochrony, nagle zaczął mnie gonić. Nie, on mnie goni! Ja pierdolę! Co za psychopata! Nie! Jest! Nie! Dobra, mam plan! Proszę! Jest! Wiem, co tam! Może orderu Baśki jeszcze za to nie dam, natomiast myślę, że warto było o tym powiedzieć. I jak znacie inne materiały, które są również godne uwagi i tego, by o nich wspomnieć, napiszcie do mnie na Discordzie, tworząc tiketa na moim serwerze Ciastka Potworka. A jak mówimy już o filmach, które są fabularyzowane, tudzież ustawiane przez twórców, warto wspomnieć o małej wpadce, którą zaliczył Willo w swoim ostatnim filmie z Igrzysk Śmierci. Chodzi mi tutaj dokładnie o film 100 graczy symuluje europejskie Igrzyska Śmierci i żeby od razu nie było. To nie tak, że to jest coś złego, ponieważ ogromna część materiałów, jak nie wszystkie, tego tak naprawdę nie wiemy, z igrzysk czy innych cywilizacji jest po prostu ustawiana pod jak najlepszy content i odbiór dla widza, co nie jest niczym pejoratywnym. Błędy natomiast to rzecz ludzka i każdy ma prawo je popełniać. Ważne, by unikać ich powtórek, w tym przypadku w następnych produkcjach, bo jak zobaczycie zaraz, często ludzie mają z tym ogromny problem, by wyciągać wnioski i uczyć się na błędach. W przypadku Willo chodziło o sytuację z X-Feltem. I dosłownie chwilę po tych słowach spotkałem ciekawego gracza. Dobra. Feld! Co ty tu robisz, Feld? Jak i z X-Bakusiem, no co no, drobne wpadeczki, natomiast nie przeszkodziło mi to w przyjemnej atmosferze obejrzeć sobie ten film i nie żałuję tych poświęconych 49 minut. Ostatnio mówiłem wam również o graczu Crystal PvP, który nagrał odcinek z Dr. Donatem. I od razu po tym, jak ta informacja się pojawiła, pisaliście mi również o tym, że inny polski gracz wystąpił na odcinku Karla z ekipy MrBeasta. Mowa oczywiście o Janku V. Tego gracza możecie kojarzyć m.in. z filmu Kreatorka, czyli naszego polskiego twórcy, u którego też miał przyjemność wystąpić i co więcej wygrać odcinek. Natomiast u Karla od MrBeasta był w top 10 ze 100 graczy walczących o 10 tysięcy dolarów. Także naprawdę wysoki wynik. Szapoba, tylko pogratulować. Bardzo cieszy mnie ten polski aspekt u tak ogromnego twórcy, jakim jest Karl z ekipy MrBeasta. Bardzo fajnie. Fajne natomiast nie dla wszystkich okazało się wielkie TNT, które zdecydował się wysadzić Czajnik. Na początku ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, o co chodzi. Wyobraź sobie, mieszkasz sobie w mniejszej miejscowości, szykujesz się do spanka, gdzieś coś sobie oglądasz, nie wiem, robisz cokolwiek i nagle około 18:00 pierdół, wybucha ci TNT. Una normalnie na niebie. Uzie widzę! A ty nie wiesz, o co chodzi. Ja nie widzę. Jak się okazuje, to
Zwyczajnik kręcił nowy odcinek, w którym to doszło do potężnej eksplozji, w tym przypadku wielkiego, ogromniastego TNT. Jak się dowiedzieliśmy z Instastory samego prowodyra całego wydarzenia, największego TNT na świecie. I teraz tak, ja wiem, że jest masa przeciwników takich akcji, co pokazują komentarze odnośnie tego wydarzenia m.in. na X-ie, tudzież na każdym innym portalu, gdzie pojawiła się ta informacja. Jednakże są również osoby, które nie widzą w tym nic złego i w sumie kibicują Czajnikowi, który to już na dobre stara się wcielić w polskiego Mr. Beasta, tak jak Jimmy zaczyna robić wybuchy. Tudzież ładniej mówiąc, efekty pirotechniczne. Dajcie znać, co wy o tym myślicie i jakie macie zdanie. Wielu ludzi oburzyła też informacja, że to było blisko lasu, natomiast youtuber posiadał wszelkie pozwolenia, więc w świetle prawa nic złego nie zrobił. Ale jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Będę czytał każdy komentarz. Teraz temat, który nie spodziewałem się, że będę musiał ponownie poruszać, ponieważ chodzi o pseudo kanał newsowy, o którym kiedyś wam mówiłem, dokładnie parę miesięcy temu, o nazwie Igor X Live. Już wtedy wytknąłem mu parę rażących błędów, które popełniał, oraz fakt, że pod jednym ze swoich filmów zarzucił bardzo nieudanego clickbaita, napisał bowiem, że Mantis oszukuje widzów, a jak się finalnie okazało, to wcale tych widzów nie oszukał, tylko Igor X Live źle przedstawił informacje w swoim materiale. I teraz koło się zatacza, ponieważ ponownie dochodzimy do sytuacji, gdzie Igor X Live pisze w tytule, że ktoś kogoś oszukuje, a potem zmienia tytuł i kłóci się z tą osobą w komentarzach. No niesamowite. 5 miesięcy musieliśmy na to czekać. Powiem tak, liczyłem na to, że jakieś wnioski Igor po ostatniej naszej wymianie zdań wyciągnie. Jednakże najprawdopodobniej bardzo srogo się pomyliłem. W tym przypadku chodzi o youtubera Toriego, któremu to Igor zarzucał robienie clickbaitów, jak potem pisał, nie przyrównywał go wcale do Abry. Jednakże sami się możecie domyślać, jak to finalnie wyszło, bo przecież na miniaturce ten skin Abry za Torim to się tak przypadkiem znalazł, no co wy. I wiecie, najbardziej boli mnie w tym wszystkim to, że ten kanał jest dla wielu widzów opiniotwórczy, a popełniając takie błędy, tak naprawdę samemu wprowadza widzów w błąd. I ja wiem, że powiecie zaraz, ce potwór, ale po co ty się go znowu czepiasz? Ponieważ słuchajcie, content newsowy, tudzież komentarii, to nie tylko relacjonowanie tematów, opiniowanie, ale również duża odpowiedzialność. I uważam, że jest to aspekt, o którym Igor X Live albo nie wie, albo nie chce wiedzieć, albo po prostu zapomniał. Ponownie chce być jak najszybszy z informacjami, które przedstawia, a tak naprawdę wychodzi z tego kwas i szarganie opinii twórcom, którzy w tym przypadku nie zawinili. Ponieważ rzekome clickbaity, o których mówi Igor X Live, jak się okazuje, uwaga, teraz was zaskoczę, nie są clickbaitami. No hit. Oczywiście mówię w przypadku Toriego i filmów, które Igor pokazał. Także ponownie mój apel do ciebie, Igorze X Transmisja. Czasami szybciej wcale nie znaczy lepiej. Zanim coś dodasz, coś powiesz, pomyśl dwa razy. Piszesz sobie ten scenariusz, cały czas na niego zerkasz, a tak czy siak popełniasz bardzo podstawowe błędy. Ale już zostawmy temat Igora, przejdźmy do Tobiasza. Co do Tobiasza, ogłosił on swój totalnie zupełnie nowy projekt. Jak wiecie, po tym wycieku, który miał miejsce pod koniec grudnia zeszłego roku, rapy bardzo mocno podupadły. Oczywiście nie wiem, czy decyzja o tworzeniu nowego serwera przez Tobiasza wzięła się właśnie przez to, że renoma rapów, no nie ukrywajmy, nie ma się za ciekawie. Natomiast nowy projekt Tobiasza zapowiada się naprawdę obiecująco. Jest to bardzo dobry ruch z jego strony. Z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, serwer będzie na nowsze wersje, czyli nie będzie to 1.8. Tak na początku myślałem, że jak Tobiasz dodał to ogłoszenie, że dla OG widzów, serwer i w ogóle, to że chodzi mu o powrót 1.8, gildię, albo jakieś UHC. Natomiast, no nie, zostałem wyprowadzony z tego błędu. Jak podkreślił na koniec Tobiasz, wierzę, że projekt tobiasz.net zainteresuje wielu jego OG widzów, jak i prawdziwych wyjadaczy Minecrafta, którzy są po prostu na tym jego Discordzie od wielu lat. Jeżeli chodzi natomiast jeszcze o serwer, rangi będą wyglądały w ten sposób, natomiast jaki będzie finalnie tryb i dlaczego Tobiasz podkreślił OG widzów w swoim ogłoszeniu, tego nie wiem. Możliwe, że będą to gildie na nowszych wersjach, może UHC na nowszych wersjach, w sensie wiecie, Battle Royale, tak jak zrobił na przykład Speed Silver, swój serwer HopLitGG. Tudzież może być to po prostu to samo, co było na rapach, tylko pod inną domeną, z nieskażoną reputacją. A, i oczywiście wiem o serwerze Tobiasza, który miał kiedyś tam, który nosił już takie IP tobiasz.net i tak, wiem, że było tam UHC i Hardcore. Natomiast był on na wersję 1.8, no i tak naprawdę, czy będzie to ponownie UHC? Tego dalej nie wiemy. Ale warto mieć to na uwadze, że już coś takiego kiedyś było. Jak dowiemy się czegoś więcej, na pewno nie omieszkam was poinformować. I teraz news, który dla was dogrywam, czyli sytuacja, która miała miejsce na jednym ze streamów u Trąby Powietrznego z Anarchy GG, gdzie to miał on w swoim ekwipunku koronę, czyli ten najcenniejszy przedmiot, i tak zdedał z nią. Natomiast zobaczcie, jak to wyglądało. Patrz, ja tu ładnie spuszczam, on nie ginie, wpadam i patrz, ty, ten smaczy się tule! No, tu ja. I patrz, on zaraz puści alt, albo się wlubię podczas walki, on nie, zaraz dobra, tam puści alt. Totem jest do zwrotu, totem jest k***a do zwrotu. Ja to no lubię, i teraz odaltował i się wypierdolił, bo miał jedno serce. Się stało z koroną, wzięła i znikła, kurwa.
Tak jak sami mogliście zobaczyć, nie zadziałał mu totem ułaskawienia, czyli inny customowy przedmiot, który pozwala zachować przedmioty po śmierci. Korona natomiast miała na sobie Curse of Vanishing, więc wyparowała. Generalnie cała sytuacja była naprawdę bardzo dziwna, ponieważ korona nie należała do trąby, była ona pożyczona od Puchola, czyli gracza, z którym jakiś czas temu nagrywałem odcinek w kontekście tego najcenniejszego przedmiotu. Jak dotrwałeś do tego momentu, to napisz te hashtag newsy, abym mógł cię wypisać w następnym odcinku. Pozdro.